tym roku obchodzimy 90-lecie otwarcia synagogi. Rodziła się ona przez wiele lat, bo zamysł był już pod koniec XIX wieku. Natomiast faktycznie została otwarta w 1929 roku dzięki Stowarzyszeniu Bikur Cholim, które było bardzo aktywne na terenie Sfoszowic. Wówczas społeczność Sfoszowic żydowska liczyła około 12%, także była to dosyć liczna społeczność i dlatego tutaj postanowiono otworzyć synagogę. Po wojnie, w czasie wojny ona była przeznaczona na inne cele, uległa zniszczeniu i dzisiaj będziemy uczcili właśnie to miejsce i te relacje, pokazując też pewien element na szlaku dziedzictwa żydowskiego w Krakowie, taką tablicą i posadzeniem specjalnego platana. Jednak w dniu dzisiejszym możemy tu być, gdzie była ta synagoga, gdzie się modlono przez 10, wprawdzie tylko 10 lat, ale dla tych mieszkańców, którzy tutaj żyli, to był bardzo ważne miejsce. No i cieszę się, że coś nas łączy, że budujemy te mosty. To było tak, dzisiaj jest, było uzdrowisko, z tym, że jak to przed wojną, było wiele małych hotelików, zajazdów i było bardzo modne. Tu nawet rabiny przyjeżdżają z całą swoją świtą. Też jeździli do Krynicy, do Muszyny, ale też do Sfoszowic. A ludność żydowska była tą ludnością, która organizowała to życie. Tu były piekarnie żydowskie, tu był sprzedawca koni żydowskich, jak słyszałem. Tu były karczmy, hotele, tu była dobra organizacja. To byli wszyscy Polacy, mieli polskie paszporty, tak trzeba to mówić.